Bawił nas do rozpuku, pomagał jak tylko potrafił i na ile sił starczało. Tak o Bohdanie Smoleniu mówią jego przyjaciele. Pomoc drugiemu człowiekowi była wiodącym motywem wigilii ze Smoleniem w Poznaniu. Poznańskie jadłodajnie wydawały potrzebującym wigilijne potrawy. Tomasz Krawczyk. Jak na wigilię przystało, było kolędowanie. Było też dzielenie się opłatkiem. Proszy widok niż ma niebo. Ale przede wszystkim była wspólna biesiada, o którą zadbali poznańscy restauratorzy, Caritas i Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. W menu potrawy wigilijne. W kolejce ci najbardziej potrzebujący, dla których ten barszcz to często jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Wszystkiemu z pomnika przyglądał się Bohdan Smoleń. Mam nadzieję, że byłby zadowolony, a jednocześnie najważniejsze jest to, żeby byli ci zadowoleni, którzy są potrzebujący, których już tutaj mamy sporo i ci potrzebujący będą pamiętali, będą nieśli w sobie pamięć Bohdana Smoleńa, który zorganizował im tę wigilię. Na skwer u zbiegu ulic Rybaki i Strzałowej przyszło kilkaset osób. Jest wspaniale, jeżeli ludzie są wspaniali i tu jest w porządku i wielki im szacunek i wielki ukłon. Jak ta wigilia się panu podoba dzisiaj? Proszę pana, lepsza taka jak wcale, bo prawdopodobnie nie miałbym wcale. Jakoś tak się złożyło, że zostałem na ulicy. Takie spotkania pokazują, że właśnie każdy z nas ma w sobie tę godność, którą każdy otrzymał, stając z dar życia. I czy jesteśmy bezdomnym, czy jesteśmy alkoholikiem, czy jesteśmy osobą, która straciła rodzinę, czy bliski, czy która choruje, czy cierpi, czy jesteśmy bardzo dobrze wykształceni, to jest wszystko właśnie gdyby wspólny mianownik, że jesteśmy ludźmi przede wszystkim. Wigilię ze Smoleniem uświetniły występy artystów. Ze sceny wybrzmiały zarówno znane kolędy, jak i amerykańskie świąteczne klasyki. Zgromadzeni usłyszeli też życzenia od przyjaciela Bohdana Smoleńa, księdza Edwarda Majki. Kiedy widzimy czasem zło, albo też powiedzmy niezrozumienie, chociaż kiwnijmy ręką i powiedzmy, a cicho tam. I z życzliwością starajmy się zaleczyć te wszystkie mankamenty, które dziś między ludźmi w sposób bardzo wielki występują i psują życie społeczne ludziom. Sobotnia Wigilia ze Smoleniem to przedsmak tej, na którą Caritas zaprasza wszystkich potrzebujących 24 grudnia do swoich poznańskich jadłodajni. Tam wtedy będą już takie dania wigilijne na wynos, paczki żywnościowe. Udało nam się też jeszcze zorganizować paczki takie chemiczne dla pań, dla mężczyzn. Poznańska Caritas wciąż liczy na wsparcie w zbieraniu żywności, która zostanie wykorzystana do przygotowania wieczerzy wigilijnej. Organizację można także wesprzeć finansowo. Dzięki zebranym pieniądzom i produktom Caritas zrobi paczki, którymi obdaruje 1400 potrzebujących. Tomasz Krawczyk, Teleskop.